Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy wtorek, ja przed chwilką Natalkę zaprowadziłam. Teraz chcę kawkę pić i za chwilkę będę musiała się zabierać za robotę, bo wymyśliłam, żeby troszeczkę tutaj pozmieniać przed świętami. Tu już mam przeszykowane. Tu jest fototapeta, ją akurat na eBayu kupiłam. Na końcu pokażę, jak będę miała zrobione. Mam nadzieję, że ładnie wyjdzie. I tutaj wszystko mam przygotowane. A tu moje ten Ferrero Rocher. Uwielbiam. No a tu dzisiaj Natalka jeszcze przed szkołą. Bo coś tam mi w Netflixie zaszwankowało. I Natalka tu sobie robiła. Zaczęła Mikołaja robić przed szkołą. Tu myśmy sobie wczoraj grały. No, a tutaj mam te ciuchy do sprzedania, nie? Oj, parę dni temu zdjęcia robiłam, jeszcze nie wystawiłam. Muszę je wystawić do internetu. Ale to u siebie na Facebooku wystawię albo na eBayu. Tu mam dwie, akurat tu są rozmiar 122, 46 rzeczy. I mam jeszcze jedną torbę w sypialni. Tą jeszcze jedną torbę mam na 128 rozmiar i też 46 rzeczy. Nie wiem, ale powiem wam, że ja ostatnio mam takie golenia, nie? Może to przez to, że mnie tak plecy bolą, bo byłam u lekarza raz. Ja powinnam ogólnie zapisać się na masaże i na ćwiczenia, nie? Byłam u lekarza na prześwietleniu i lekarz, i na tym prześwietleniu wyszło, że mam na dole, na kręgosłupie takie skrzywienie. I on powiedział, że ogólnie to nie jest normalne, że powinno się to właśnie że ćwiczenia powinno się robić i tego, żeby ten kręgosłup wrócił z powrotem. I ręce mnie strasznie bolą, wszystko mnie, całe ciało boli, bo mam tam jakieś, nie wiem, coś ściśniętego, że to powoduje, że mnie wszystko boli, nie? No i temu ja jestem też taka zmęczona przez to, leniwa, ale zawsze mówię, nie, muszę coś zrobić, bo jak ja przez cały dzień nic nie robię, tylko powiedzmy siedzę, oglądam sobie coś, no to dla mnie, ja już się później stresuję, bo zmarnowałam dzień, nie? A tak jak chociaż głupie dwie szuflady posprzątam, powiedzmy w kuchni, to ja już się cieszę, bo ja wiem, że już dzień jest zmarnowany. Powiedzmy pranie zrobiłam, poukładałam w szafce coś, no i jest okej, nie? Natasia mówi, mówię, że jestem, jak Nacia przychodzi, że trochę jest zmęczona, ona mówi, to po co ty sprzątasz, nie? Że to nie trzeba, ja mówię, ale ja lubię, jak jest posprzątane. No a jak ja bym na święta tu miała bałagan, to bym, powiem wam, żebym się strasznie czuła, nie? No, ja jeszcze tak myślałam o kuchni, żeby wymienić. Tak zastanawiałam się, czy na kredyt wziąć, czy tego. Ale jeszcze może z kredytem się wstrzymam. Tak teraz jeszcze odkładam. Zobaczymy, jak odłożę, to będzie super. Bo chciałabym wymienić tą kuchnię, bo kurczę, mać już tyle lat ta kuchnia ma. Ona już się zaczyna rozsypywać na dole i w ogóle te szafki już się zaczynają rozpadać. Nawet ten okap mi wcześniej spadł i no wszystko tu mi się już rozkłada i chciałabym mieć w końcu coś nowego, żeby przyjemnie do tej kuchni wejść, a ja powiem wam, że ja nie lubię w tej kuchni przebywać, nie wiem, tam wszystko takie stare już jest, nie lubię, a w kuchni powinno się z przyjemnością przebywać i dlatego chciałabym wymienić i tak się zastanawiam, bo powiem wam, że mi się podobają, wcześniej podobały mi się białe szafki z tym białe szafki mi się wcześniej podobały. A teraz też mi się białe podobają, się zastanawiam nad białymi, albo też mi się podobają siwe. Siwe szafki i ten, z złotymi tymi rączkami i z białym blatem. Znaczy się z białym, z taką biało-siwym blatem, albo zielone. Zielone szafki i też ze złotymi rączkami. Tak nie wiem, zastanawiam się. Bo i zielone mi się podobają, są ładne, i siwe mi się podobają, i białe mi się podobają, nie? Czarne może są też ładne, jak ja na przykład u niektórych oglądam filmiki i mają właśnie czarne meble, są ładne. Tylko że na czarnym to szybko, to widać wszystko, kurze, no wszystko widać. Ja miałam biurko czarne i nigdy w życiu bym nie wzięła nic czarnego, naprawdę. Ja nie wiem. Wcześniej zobaczyłam u kogoś, że ktoś ma biurko czarne i mi się spodobało, nie? I pa taka papuga ze mnie, że kupiłam też czarne biurko i to był mój błąd. Ja krótko potrzymałam, chyba nie wiem, pół roku czy ileś
i sprzedałam to. No, jest 10 godzina, Natasia ma o 1:25 koniec lekcji. Ja już tutaj poodsuwałam stolik i łóżko, odsunęłam tutaj kocem, przykryłam całkiem. No to jest miejsce, będę miała, żeby to wszystko podrywać. Pierw to poprzykleję, potem będę chciała jeszcze tutaj na biało pomalować i muszę te kontakty koniecznie wymienić, bo tragedia. Trzeba to odkleić. Ze szkoły. Dzień dobry. Wróciła. Torba. Jest tak ciepło. No, a ja sprzątałam, wiesz, jak ładnie mam posprzątane w pokoju. Chcesz zobaczyć? Zaraz, jak się uderza. Jezu, tutaj jakieś remonty. Ktoś tam boruje. Ja wiem, co na to mam. Oje, no. Ja tu jak miś ubrany, ciepły swetr, kurtka. Tak. Zobacz, jak ładnie posprzątałam. 3, 2, 1. Co to jest? Posprząta. Co tutaj będziesz robić? Co? Co tutaj będziesz robić? Tapetować. No tą tapetę, tą fototapetę, co kupiłam na eBayu. Co tam w pokoju miałam. Ta z tymi zwierzakami. Nie, tym lasem. A! Nie, takie zimnie to wygląda. No. Bardzo ładnie posprzątałaś, nie? To jest posprzątane, bardzo ładnie. No co, Józef jest... Można się usiąść, zaraz nogi zmienić. Ale gorąco tu jest, Jezu, jak zamknęłam ten pokój, naprawdę, to tu jest tak ciepło, masakra, nie? A tam mam przygotowane, muszę jeszcze farbę przynieść. Mogę patrzeć, jak ty będziesz to robić. A dzisiaj nie, ryba, bo to musi tutaj, ja muszę jeszcze... trochę no tu ogarnąć. Jak my tutaj niby będziemy jeszcze? No jakoś to się ogarnie tutaj. Nie będzie źle. Nacia teraz lekcję będzie robiła, ale pierwsze co to rączki umyć. Rączki i bunie. Rączki, bunie. Ja jedzenie będę jeść. O Jezu, jak ja wygląda mnie. Ciepło, idę się, muszę się rozebrać. Ja jeszcze to jedzenie będę teraz... Co? Ja teraz jedzenie będę robić i chwila pauzy, a jutro będę tutaj dalej robiła. Jutro już będę przyklejać tapetowanie. Kochani, kolejnego dnia ja już skończyłam tapetowanie. Oto moje efekty. Tada! W sypialni mam też właśnie fototapetę tego lasu i ta mi się tak spodobało, bo ta sypialnia jest tak przytulna, że mówiłam, że muszę mieć też w pokoju gościnnym. Tu jest akurat troszeczkę inna ta fototapeta, ale mi się też podoba taki, no nie wiem, dla mnie to jest taki ciepły kolor. Na razie tu zostawiłam wszystko poodsuwane, bo chcę, żeby to powysychało jeszcze dobrze. I tam, gdzie się może coś poodkleja, to jeszcze poprawię, przykleję. Już zobaczyłam tam w rogu, że troszeczkę coś się odkleiło. To tam będę musiała jeszcze poprawić. A tak wszystko na razie jest ok. Nigdzie na razie tam nie widziałam, żeby coś odklejone było. Tylko muszę jeszcze tam u góry poprawić. Ale chcę, żeby to jeszcze dobrze wyschło, wtedy... Łóżko przesunę. No i się cieszę, powiem wam, z tej fototapety. Jestem z siebie dumna. I cieszę się, że już skończyłam. Jeszcze muszę tylko poczekać, żeby to wyschło. I tu jeszcze chcę odświeżyć tą ścianę. Ale byłam ten, patrzyłam farbę. To moją białą, myślałam, że jeszcze jest dobra, ale patrzę, że już jest do wyrzucenia. Będę musiała podjechać do pokoju, bo tam w miarę tanie są te farby. I ten, kupię stamtąd. I wtedy jeszcze odświeżę tutaj na biało,
No, a my do kina idziemy. Ja już w końcu wszystko... Dzień dobry. Ja już w końcu tapetowanie, malowanie, wszystko skończyłam. I teraz w nagrodę idziemy do kina. Jaki film my na to się idziemy? Siódmy dama, Kieszyn Tiren, druga część. No, właśnie. No to jest taka, to jest bajka z filmem takim, tak? Normalny. Świat. Magiczny świat zwierząt, nie? No. Druga część. Zobaczymy na 14:30. Tak, cieszę się. No, zobaczymy. I oczywiście będzie popcorn i nachosy. Jestem ciekawa, jak to się będzie wyglądać. No. Pierwszą część już z moją szkołą oglądałam. Aha, to już byście z klasą były, tak? Tak. Aha. Są takie... No. Ciekawe. Dobra, idziemy, bo to już zielone. No, postanowiłam, że jak wszystko skończę, tapetowanie wszystko skończę, pójdziemy do kina. I wszystko skończyłam, to w nagrodę idziemy do kina. A powiem wam, że ja wczoraj, ja nie wiem, do pierwszej w nocy chyba robiła mnie masakra. No. Dzisiaj wstałam, jeszcze mi zostało malowanie, to o 6 wstałam. Ja malowa... o 11 wstałam. No, ja o 6 wstałam i do 10 malowałam. Wtedy sobie kawkę, prawie do 10, wtedy sobie kawkę wypiłam. Natusia wstała, to śniadanko zrobiłam. Obiad wtedy przygotowałam, zupkę dzisiaj. No, i... No, warzywną. I teraz idziemy do kina. No, a tu Natusi plecak, poczekaj. Plecak, no, fajny jest. To jest stop model z pieskiem, Natusia sobie wybrała, ale bardzo fajny. Ja już chyba go wam nawet pokazywałam. Kupić ale... można jego w sklepu z Mr. Superstore. No. Tam, gdzie są zabawki takie coś, nie? No, Natusi kozaczki. Akurat do kozaczków pasuje, bo to też takie pluszowe. No. Też do tego futerka pasuje. No. Moje słoneczko. To już się pannica duża robi. Dobra, idziemy jedzenie kupić.